Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na kolejną rozkminę taktyczną, w której przedstawię Wam Rush Astralis na Bombsite A od przebudówki oraz od kwadratu na mapie The Nuke. Planem na tę rundę jest sfejkowanie wejścia Feniksem na dół Bombsite'u od strony dworu. Wybuchające smoki mają powodować rotację zawodników CT z Bombsite'u górnego na dolny Bombsite. Cały fake polega na tym, że żaden z zawodników nie udaje się do Feniksa. Dwie osoby zeskakują z silosa na przebudówkę, a następnie właśnie przebudówką dostają się na bombsite A, gdzie pozostali koledzy, dwójka od kwadratu, zamyka zawodników CT. Można zauważyć, jak zawodnicy na kwadracie wyczekują kontaktu od zawodników na przebudówce oraz jak Simple szybko rotuje do wentów w momencie, kiedy smoki eksplodują na outside. Tak więc zwróćmy uwagę na poszczególnych zawodników podczas tego zagrania. Dupree jest jednym z zawodników udający się na kwadrat. Rzuca jeden ze smoków odcinający wizję na dworze. Następnie właśnie udaje się w okolicy kurnika i wyczekuje kontaktu na przebudówce. W momencie, kiedy w przebudówce zawodnicy złapią kontakt, on wychyla na platformę bombsite'u A. Kolejnym zawodnikiem jest Device. Smokują również dwór oraz udaje się w okolicy drzwi. W momencie, kiedy przebudówka już zostaje zajęta przez terrorystów, to on sprawdza tutaj okolice drzwi, następnie udaje się za wenty i kryje wejście od Heavena. Następnie cofa się i patrzy ewentualny push od strony radia. Sypex, posiadający jeden z lepszych respów, udaje się bezpośrednio na silosa, następnie zeskakuje na przebudówkę i właśnie przebudówką wchodzi na bombsite A, walcząc i sprawdzając pierwszą pozycję, jaką jest pozycja na kurniku. Magisk porusza się jak cień Sypexa, dosłownie followuje swojego teammate'a i ma za zadanie refragować właśnie jego pozycję. Dodatkowo rzuca jeszcze flasha na garaż, który miałby oślepić zawodnika CT holdującego właśnie tą pozycję, patrzącego ewentualne wejście od przebudówki. Glaive jako jedyny idzie od dolnej części dworu i tam właśnie zostaje do końca rundy. Jego zadanie jest zabicie rotacji oraz ewentualnej flanki od strony Feniksa. To on robi zamieszanie na outside, wprawiając zawodników CT do rotacji na dolny bombsite. Trzeba zauważyć, w jakiej rundzie Astralis rozgrywa właśnie tą taktykę. Jest to runda na 4 do 0, czyli pierwsza runda full po stronie CT. Ze względu na małą liczbę utility po stronie właśnie antyterrorystów, zawodnicy Terro mogą decydować się właśnie na takie ryzykowne zagrania. Ze względu na brak mołotowa gaszącego smoki na outside, no i właśnie tutaj ta szybką rotację spowodowaną, że nie mogą odrzucić tyle granatów w celu opóźnienia wejścia na jakikolwiek bombsite terrorystów. Dzięki za obejrzenie materiału i do następnego odcinka.